No a dzisiaj o tych fałszywych nauczycielach radio opowiada nasze Conchita. Takie ciekawe, że aż naprawdę. Ruchome radio, obrotowe. Piotra mówi, dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. No z tymi głośnikami tutaj, wiesz, to mnie to denerwuje w tym komputerze, bo tak, tutaj ten głośnik się ciągle gdzieś blokuje. Potem tutaj też, gdzieś jest nie na pół ten. Widzimy tu przykład człowieka, który miał serce pasterza, który troszczył się o lud Boży, który chciał pobudzać ich umysły przez przypominanie ducha, przypominanie nawet znanych im prawd, chociaż byli utwierdzeni. Chociaż znali, ale potrzebowali tych przypomnień i my podobnie potrzebujemy tych przypomnień. Dobra. I apostoł Piotr ciągle się cofa. Starania, aby również po jego śmierci męczeńskiej wierzący pamiętali o tych sprawach. Ale poruszył w tym liście także jedną przykrą sprawę. Przykład fałszywych nauczycieli, ich zgubnego działania. Zobaczmy drugi rozdział, spróbujmy omówić i zastanówmy się, jak on ma zastosowanie w dzisiejszych czasach, jak to wyglądało wtedy, a jak nieraz wygląda dzisiaj. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne tajemnica nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do ochrony, umieścił ich w mrocznych latach, aby byli zachowani na sobie. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił... Już aktualna to jest to. Ja mam kilka telefonów. Miasta Sodoma i Gomory spali do ciała. Z takim znajomym się troszkę pokłóciło i nagle on nasyła znajomy sobie. Gdy sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, Mareczek widział bezbożnych jest chciwy, uczynki i słyszał o nich, dziad. I trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Chciwy dziad, Mareczek umie jest. Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień proszę już celem ukarania. Oglądać. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym porządliwościom cielesnym, wiecznością pogardzają, zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić. Proszę Państwa, proszę się upajać w poznawaniu prawdy, w czytaniu o prawdzie, w studiowaniu prawdy, bo to całe życie trzeba studiować. To nie jest tak, że się ktoś czegoś nauczył. Polonistka całe życie studiuje, to nie ma tak. Chociaż nieużywane do pochodzenia, symbolizujący legendarnego mechanizm administracji, że to realnie administracja rządzi, a nie rząd rządzi, dalej się utrzymuje, to mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość chce pokazać, że udało się temu rządowi przywrócić taką sterowność państwa z poziomu Rady Ministrów, z poziomu premiera, tak? Że premier i Rada Ministrów w dalszej kolejności wyznaczają cele długoterminowe, wyznaczają sposoby ich realizacji, wyznaczają terminy, a jednocześnie mają na tyle, ma pani premier na tyle silną pozycję polityczną, że jest w stanie stopień realizacji tych zadań i terminowość egzekwować. Myślę, że to jest dobre, ale gdzieś to na tej płaszczyźnie marketingowej się kompletnie rozmyło przez to, że przegląd resortów trwa po prostu tak długo. Dziś on się kończy, dziś kończy się przegląd resortów. Przed nami jeszcze konferencja prasowa premier Szydło oraz ministrów środowiska Jana Szyszki i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Natomiast jutro wydarzenie na płaszczyźnie międzynarodowej w Warszawie pojawi się kanclerz Angela Merkel. Spotka się m.in. z premier Szydło, z prezydentem Dudą, a także z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Jarosławem Kaczyńskim, a także politykami opozycji, co się do tej pory nie zdarzało. Ja myślę, że to bardzo dobrze, że Angela Merkel spotyka się i z Jarosławem Kaczyńskim, z Beatą Szydło i z Andrzejem Dudą, i także z politykami opozycji. Ja myślę, że będzie przede wszystkim spotykała się z politykami Platformy Obywatelskiej. My niestety w Polsce mamy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego? My w Polsce mamy bardzo słabe wyczucie tego międzynarodowego aspektu działalności partyjnej. To znaczy bardzo rzadko mówimy o tym, że w Europie są pewne rodziny polityczne, że są międzynarodówki partyjne i jest zupełnie naturalne, że w ramach tych międzynarodówek partyjnych poszczególne partie w swoich krajach ze sobą współpracują i liderzy tych partii się ze sobą spotykają. Tak? To jest powód, dla którego chociażby jeśli Martin Schulz jest w Warszawie, to spotyka się z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo jest to ta sama rodzina polityczna Partii Europejskich Socjalistów i nie dziwi mnie, że Angela Merkel będzie spotykała się z liderami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to jest znowu ta sama rodzina polityczna, Europejska Partia Ludowa. W Polsce bardzo często o tym zapominamy i myślę, że też ten brak świadomości, o tym, że te rodziny polityczne istnieją i że też między tymi rodzinami politycznymi w Europie toczy się jakaś gra polityczna, powoduje te, moim zdaniem, błędne komentarze dotyczące celu wizyty Angeli Merkel, że Angela Merkel przyjeżdża prosić Prawo i Sprawiedliwość o to, żeby jako Polska poparła Donalda Tuska. No naprawdę ta rozgrywka, która toczy się o najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej, w ograniczonym stopniu odnosi się w ogóle do przynależności narodowej osób, które zajmują te stanowiska, i ona naprawdę toczy się w ramach poszczególnych rodzin, politycznych. To, kto z jakiego jest kraju, ma dość ograniczone znaczenie. Także myślę, że kluczowe tutaj tak, będzie zdobycie, będzie pozycja, kluczowa będzie pozycja Donalda Tuska w ramach Europejskiej Partii Ludowej, możliwości zdobycia poparcia ze strony innych rodzin politycznych i stosunki między nimi, a nie to, czy Polska poprze Donalda Tuska, czy go nie poprze, bo to po prostu ma ograniczone znaczenie. Są spóźnione wybory, które odbyły się teraz w parlamencie europejskim. To, że akurat teraz Polska ma dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, dwóch z dziesięciu, to jest w pewnym sensie refleksem pozycji Polski w Unii Europejskiej, bo po prostu jesteśmy dużym krajem, mamy więcej eurodeputowanych niż inni, ale naprawdę to, że Bogusław Liberacki z SLD został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, nie wynika z tego, że polscy eurodeputowani czy Polska w jakiś sposób tego kandydata poparła, tylko wynika z układanki, która toczy się między chadekami a socjalistami w parlamencie i z pozycji, którą mają poszczególne osoby w ramach swoich frakcji w Parlamencie Europejskim, a nie z przynależności narodowej do takiej czy innej delegacji krajowej. Jeśli chodzi o przyszłość polityczną Donalda Tuska, to mówił o niej dziś także w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, stwierdzając, że dziś za wcześnie mówić, jak się Polska zachowa, różne scenariusze są możliwe. Konrad Szymański mówił przy okazji jeszcze, że to swego rodzaju gra, więc teraz Polska nie może odkrywać swoich kart. A wracając na moment do tych rodzin europejskich, partyjnych, o których pan mówił, one funkcjonują już od wielu lat. Jak dotąd jeszcze kanclerze niemieccy, którzy pojawiali się w Polsce, nie spotykali się z przedstawicielami opozycji, mimo że rodziny polityczne europejskie już funkcjonowały. To trudno, ja tego nie wiem. Trudno mi to komentować. Nie jestem o tym przekonany. Wydaje mi się, być może jest to kwestia tego, że w tych okresach, bo to rzeczywiście tak się trochę składa, tak, że w tych okresach, w których Polsce rządziła HDC, czyli Platforma Obywatelska, to również kanclerzem była Angela Merkel, jak rządziła SPD, to z kolei polskim premierem był Leszek Miller, w związku z czym te spotkania z liderami krajów były jednocześnie spotkaniami z liderami partii, które należały do tych rodzin politycznych. Natomiast na ile obserwuję współpracę międzynarodową między poszczególnymi partiami politycznymi, to wydaje mi się jednak, że to jest naturalne. Trochę bym się zdziwił, gdyby na przykład Angela Merkel spotkała się z liderami wszystkich partii opozycyjnych. Tego nie wiem, czy to jest w planach, ale to wtedy bym się bardzo zdziwił, bo wydaje się, że to byłoby wykroczenie poza ramy wizyty międzynarodowej kanclerza i lidera partii politycznej w innym kraju. I tak dawno na naszej antenie pojawił się komentarz, że jutrzejsze wizyty to spotkanie bardzo ważne, bo jeśli uda się ustalić wspólny grunt w sprawach europejskich, bo tego będą dotyczyły głównie jutrzejsze rozmowy, to Polska i Niemcy mogą mieć wspólny duży wkład w przyszłość Unii Europejskiej, jeśli okaże
okaże się, że porozumienia nie będzie, do jakiegoś politycznego porozumienia, to wtedy Polska być może zostanie skreślona na rzecz Francji. Już powraca z nim ta koncepcja europejskiej. To jest bardzo prawdopodobne. Zresztą przestrzegam przed tym, żeby Polska wchodziła w jakikolwiek konflikt z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, czy w jakikolwiek sposób się Niemiec dystansowała. Jednak doświadczenie ostatnich kilkunastu lat pokazuje, że Niemcy są wobec Polski bardzo życzliwym i lojalnym sojusznikiem i nawet jeśli w takiej płaszczyźnie czysto politycznej czy marketingowej Prawo i Sprawiedliwości nie wypada mówić, że Niemcy są strategicznym i kluczowym partnerem i będziemy kontynuować współpracę zapoczątkowaną za czasów Donalda Tuska, czy może jeszcze wcześniej za czasów Leszka Millera, który również dobrze z ówczesnym kanclerzem Gerhardem Schröderem się rozumiał, to jednak sugerował tę współpracę i strategiczny sojusz kontynuować, bo on po prostu jest dla Polski bardzo korzystny, nie tylko z przyczyn politycznych, ale i ekonomicznych. Polski rynek jest w dużej mierze zależny od rynku niemieckiego i te stosunki w tym sensie są ważne. Doktor Sebastian Gajewski, prawnik, Centrum imienia Ignacego Raszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się 11. Reklama. Widzę, że kupiłeś konsolę, laptopa, monitor, skaner, drukarkę i komputer. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renaud, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. To prawda, Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kupisz na przykład PlayStation 4, 1 TB z nowym Call of Duty i trzema innymi grami za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy. Wojtek i Renaud. Technologia tak ma. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem leczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Poniedziałek rano. Otwierasz oczy i już wiesz, że wyginami są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. To już teraz. Wybrana wieprzowina do 25% taniej. Tak, do 25% taniej. Gulasz wieprzowy z szynki rzeźnik 5,99 za 500 gramów. Tylko 5,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Co tydzień coś nowego. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarte w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. W Hiper i supermarketach Carrefour już w najbliższą środę rozpoczynamy genialną promocję 20-dniową. Codziennie nowe, świetne produkty w niebywałych cenach. Śledź oferty na bieżąco na Carrefour.pl i nie przegap wyjątkowych okazji. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Teraz w Mediamarkt. Kupując odkurzacz workowy Zelmer Protecto z bezprzewodowym sterowaniem w rękojeści za jedyne 549 zł oszczędzasz 50 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. To była reklama. Autopromocja. Utracone, odzyskane. Audycja Magdaleny Chomurek. 63 tysiące. O tylu polskich stratach wojennych wiemy, natomiast historycy sztuki chcą wyszacować polskie straty na 517 tysięcy. W którą stronę polskie dobra zostały wywiezione? Kto je zrabował i czy jest szansa na ich powrót? Tego wszystkiego dowiecie się Państwo słuchając nas. Polskie Radio 24. Sobota, 13:15.
Autopromocja. Minęła 11. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dziś Ministerstwo Środowiska oraz Rolnictwa premier Beata Szydło kontynuuje przegląd resortów. CBA zatrzymało w Warszawie 3 osoby w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w stolicy. Zatrzymano 3 osoby, zostały przewiezione na prokuraturę regionalną w Wrocławiu. Tam słyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. W stolicy Kazachstanu, Astanie, trwa spotkanie dotyczące utrzymania pokoju w Syrii. W rozmowach biorą udział państwa gwarantujące zawieszenie broni: Rosja, Turcja i Iran. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. Trwa spotkanie premier Beaty Szydło z ministrami środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Szefowa rządu omawia z Janem Szyszką i Krzysztofem Jurgielem ich dokonania i plany na najbliższe miesiące. Rozmowy odbywają się w ramach przeglądu resortów. Za chwilę powinna rozpocząć się konferencja prasowa po tym spotkaniu, którą będziemy dla państwa transmitować. Seria spotkań pod hasłem Rok nowych zadań trwa od 2 tygodni. Premier Szydło rozmawiała już między innymi z szefami MSZ, MON, MSWiA, Resortu Pracy i Polityki Społecznej czy Edukacji. A więcej o planach poszczególnych ministerstw przeczytają państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w Warszawie kolejne 3 osoby w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w stolicy. Zatrzymani to urzędnicy, potwierdza Piotr Kaczorek z CBA. Zatrzymanych jest m.in. były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, dwie inne osoby z tego biura. Zatrzymane przez CBA osoby zostaną przewiezione do prokuratury regionalnej w Wrocławiu i tam usłyszą zarzut o charakterze korupcyjnym. Tydzień temu CBA zatrzymało w sprawie stołecznej reprywatyzacji 5 osób. Adwokata Roberta N., byłego zastępca Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., jego rodziców Wojciecha R. i Alinę D. oraz architekta Marcina L. Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców. Robert N. i Jakub R. usłyszeli ponadto zarzuty korupcyjne. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Chmielna 70 w ścisłym centrum stolicy. Paweł Szyfernaker z PiS przekonuje, że Warszawa potrzebuje skoku cywilizacyjnego, a takim skokiem byłoby wprowadzenie zmian w ustroju stolicy, jakie proponuje jego partia. Chodzi o utworzenie metropolii warszawskiej, w której skład wchodziłyby obecna Warszawa i 32 sąsiednie gminy. Sekretarz stanu w kancelarii premiera, gość radiowej Jedynki, podkreślił jednocześnie, że projekt ustawy metropolitalnej, który trafił do Sejmu, powinien być także traktowany jako punkt wyjścia do dyskusji o zmianach, jakich potrzebuje stolica. Potrzebne są szerokie konsultacje, szeroka debata na temat polskiego samorządu, na temat także metropolii warszawskiej. Być może na niektórych etapach są popełniane błędy, ale to nie znaczy, że nie należy o tym dyskutować, nie należy o szczytnej idei zrobienia takiego skoku cywilizacyjnego rozmawiać. Ja mam takie przeświadczenie, że do tej pory, ostatnie 8 lat w Warszawie, to był niestety skok kasy, a my proponujemy skok cywilizacyjny. Paweł Szyfernaker dodał, że utworzenie metropolii warszawskiej umożliwiłoby poprawę komunikacji, a gminom łatwiej byłoby ubiegać się o inwestycje. Trzeba zacząć rozmawiać o tym, że Warszawa i gminy wokół Warszawy potrzebują lepszej komunikacji, potrzebują także wspólnych inwestycji. Będą wspólne interesy i wspólne inwestycje to będą mogły być zrealizowane. No to jest bardzo proste. Projekt PiS w sprawie zmian w ustroju Warszawy został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Dziś lub jutro do parlamentu ma natomiast trafić tak zwana ustawa wprowadzająca nowe regulacje. Propozycje Prawa i Sprawiedliwości skrytykowało między innymi kilkudziesięciu samorządowców z Warszawy i okolic, którzy podpisali się pod apelem do marszałków Sejmu i Senatu oraz premier o wycofanie z obrad projektu ustawy metropolitalnej. Poseł sprawozdawca projektu Jacek Sasin powiedział w TVP, że kierowali się oni pobudkami politycznymi i nie przedstawili merytorycznych argumentów przemawiających za tym, by zrezygnować z planowanych zmian. Dziś w południe w sprawie ustawy metropolitalnej ma się odbyć nadzwyczajna sesja Rady Miasta Warszawy, zwołana na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Orange Polska karę w wysokości prawie 30 milionów złotych. Powodem jest bezprawne przedłużanie
umów o świadczenie usług stacjonarnych o wiele miesięcy bez wyraźnej zgody konsumentów, wyjaśnia prezes urzędu Marek Niechciał. Jeżeli przed zakończeniem kontraktu klient nie podjął żadnych działań, umowa przekształcała się w kolejną umowę zawartą na czas oznaczony, na przykład na 6 miesięcy w przypadku neostraty. Konsumentom, którzy wypowiedzieli tego typu umowy przed upływem wspomnianego czasu, Orange Polska naliczała wysokie kary. Prezes urzędu dodaje, że operator nie zawsze jasno informował klientów o tym, co zrobić, aby uniknąć automatycznego przedłużenia abonamentu. Marek Niechciał podkreśla, że oprócz kary finansowej na Orange Polska nałożono obowiązek rekompensaty publicznej wobec konsumentów. Spółka zobowiązana jest do zwrotu byłym abonentom opłat za przedterminowe rozwiązanie automatycznie przedłużonej umowy, zaś aktualni abonenci mogą wypowiedzieć tego typu umowy bez żadnych konsekwencji finansowych. Orange Polska poinformuje o tym klientów na swojej stronie internetowej oraz w listach. Postępowanie urzędu zostało wszczęte na podstawie skarg klientów firmy i rzeczników konsumentów. Decyzja urzędu nie jest ostateczna i przysługuje od niej odwołanie do sądu. Policyjny pościg w okolicach polsko-niemieckiej granicy. Od godziny 8 funkcjonariusze gonili Land Rovera, który przekroczył granicę w Osinowie Dolnym, mówi starszy sierżant Michał Zaniewski z policji w Gryfinie. Policja niemiecka tutaj ścigała kierującego Land Roverem, który uciekał w kierunku Gdyni. Następnie kierowca kontynuował tą ucieczkę pieszo. W chwili obecnej wiemy, że kierowca został zatrzymany i był to obywatel Litwy. Policja nie informuje na razie, dlaczego ścigała kierowcę. CBŚP zatrzymało króla oszustów na wnuczka. Arkadiusz Eł, pseudonim Hoss, był poszukiwany przez policję kilku krajów. Ukrywał się przez półtora roku po tym, jak warszawski sąd zdecydował się wypuścić go za poręczeniem majątkowym. Hoss jest uznawany za pomysłodawcę oszustw metodą na wnuczka, mówi rzecznik prasowy CBŚP Agnieszka Hamelusz. W kraju zarzuty, jakie mu przedstawiono, dotyczyły wyłudzeń na kwotę ponad 1 400 000 zł. Natomiast takie wyłudzenia ma też na swoim koncie, jeżeli chodzi właśnie o kraje Europy Zachodniej. Był poszukiwany od półtora roku, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W 2015 roku podpisano specjalną umowę o współpracy organów ścigania Polski i Niemiec w sprawie oszustw na wnuczka. Dzięki tej współpracy zatrzymano już 22 osoby. Te osoby trudniły się wyłudzeniami metodą na wnuczka, przede wszystkim w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii. Sumy, jakie wyłudzili w tych czterech krajach, sięgają nawet 1 300 000 euro. Prokurator prowadzący to postępowanie zawnioskował do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego przez policję Hossa. Natomiast sąd zdecydował o wpłacie poręczenia majątkowego dozorze policji, jak również zakazie opuszczenia kraju. Hoss został zatrzymany na warszawskiej Woli. Przy mężczyźnie znaleziono znaczną ilość pieniędzy i zegarek o wartości 40 000 zł. Grozi mu 10 lat więzienia. Ponad 1 000 000 000 zł zapłaciły w 2016 roku ministerstwa, instytucje publiczne i urzędy centralne na PFRON z tytułu niewystarczającego zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z resortów największymi płatnikami są MSZ, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju. Będziemy wracać do tego tematu. Już za chwilę powinna rozpocząć się konferencja prasowa. Premier Beaty Szydło po spotkaniu, dzisiejszym spotkaniu w ramach przeglądu resortów, premier rozmawiała, przypomnę, z Janem Szyszką i Krzysztofem Jurgielem, z ministrami środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Te rozmowy, jak wspominałam, odbywały się w ramach przeglądu resortów, a takie spotkania trwają już od ponad 2 tygodni. Beata Szydło miała okazję już rozmawiać m.in. z szefami MSZ, MON, MSWiA, resortu pracy i polityki społecznej. Przenosimy się do kancelarii premiera. Dobry Państwu, kończymy przegląd resortów. Dzisiaj rozmawialiśmy z ministrami, z panem ministrem Szyszko i z panem ministrem Jurgielem o planach resortu rolnictwa i ochrony środowiska na ten rok i również o programach, które będą realizowane w dłuższej perspektywie, bo szczególnie
Ministerstwo Ochrony Środowiska ma bardzo ambitne plany na rok 2018 związane z organizowaniem na terenie naszego kraju licznych konferencji związanych z ochroną środowiska, ale również pan minister Jurgiel przedstawił plany, które zmian systemowych, organizacyjnych, które będą wybiegały poza rok 2017. Rozmawialiśmy również oczywiście o tych sprawach, które dotyczyły roku 2016, o jak w tej chwili działają podjęte przez nas ustawy, czy prawo, które zostały przyjęte, sprawdza się, czy to wszystko, te regulacje, te rozwiązania spełniają oczekiwania, które przed nimi były postawione. Ja może bardzo krótko, bo wiem, że Państwo będziecie zapewne też mieli pytania. Dzisiaj jest jeszcze kilka wydarzeń, więc jeżeli Państwo pozwolicie, oddam teraz głos panom ministrom, a ja będę też do Państwa dyspozycji wtedy, kiedy będziecie Państwo mieli do nas jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani premier. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Krzysztofa Jurgiela. Pani premier, szanowni państwo, z przyjemnością poinformowałem panią premier o realizacji programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości, programu, który w pierwszej wersji był przyjęty w roku 2004, następnie w ramach programu opracowanego przez partię w 2014 roku. Do dokumentu podstawowego dołączony był program Rolny Prawa i Sprawiedliwości przyjęty przez Kongres Prawa i Sprawiedliwości, który dotyczył funkcjonowania całego państwa. Po objęciu funkcji ministra przygotowałem program działań resortu rolnictwa na kadencję czteroletnią. Program, którego podstawą były zapisy i cele zawarte w programie Rolnym Prawa i Sprawiedliwości, ale też wystąpiłem do 130 organizacji o podanie wniosków i postulatów w zakresie konieczności ich realizacji. Otrzymaliśmy 1300 wniosków. One zostały dołączone do tych celów i zadań, które mieliśmy zawarte w naszym programie. Od razu powiem, że powołałem Radę Dialogu Społecznego, w skład której wchodzi ponad 100 przedstawicieli, ponad 100 organizacji. Rada Dialogu Społecznego w ciągu roku była partnerem, który współtworzył, mogę powiedzieć, rozwiązania, które wprowadzaliśmy w życie. Przypomnę, że celem podstawowym polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie, a obszary wiejskie, aby były miejscem dogodnego zamieszkania ludzi do pracy i wypoczynku. Taki cel chcemy zrealizować w naszej polityce rolnej. Jakie były działania i jakie priorytety są na rok 2017? W naszym programie jest to zawarte w 8 obszarach. Pierwszy obszar to wspólna polityka rolna i współpraca międzynarodowa. I tutaj powiem, że udało się w roku ubiegłym udostępnić 27 rynków rolnych, w tym w obecności prezydenta Chin podpisaliśmy porozumienie w sprawie owoców, jabłek na rynek chiński. Było to bardzo ważne wydarzenie. Też prowadziliśmy negocjacje w zakresie odszkodowań za sprawy kryzysu. Tutaj uzyskaliśmy 300 milionów, które zostało wypłacone w roku ubiegłym ze środków Unii Europejskiej. Ważne cele na ten rok są wspólne ramy finansowe, tak zwany omnibus pakiet ustaw dotyczący uproszczenia wspólnej polityki rolnej, finansowania prowadzi to zadanie rząd, ale w ramach rządu wspólna polityka rolna jest to domena ministra. Tutaj przewidujemy szereg spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, tak aby to stanowisko było wypracowane wspólnie z innymi państwami. I ważne zadanie to jest wspólna polityka rolna. Po roku 2020 mamy przygotowane stanowisko, rozpoczęły się konsultacje i tutaj nasza aktywność i Ministerstwa Rolnictwa, ale też Ministerstwa Spraw Zagranicznych i też pani premier, bo pewne decyzje będą podejmowane, będą musiały być podejmowane na forum Rady Europejskiej. Drugi obszar to jest konkurencyjność gospodarki rolno-żywnościowej. Tutaj przypomnę, wypłaciliśmy dopłaty pomimo wielu zagrożeń związanych z tym, że patologiczne układy PSL-u przed wyborami doprowadziły do szeregu zawirowań.
Udało nam się to wypłacić dodatkowo, postaraliśmy się o wypłatę 70% zaliczek. Rząd we wrześniu podjął decyzję w tym zakresie, co ułatwiło funkcjonowanie naszych producentów na rynku rolnym. Sprawa rynków rolnych. Przyjęliśmy program dla 9 podstawowych rynków rolnych, program, który jest realizowany, uzgodniony ze stroną społeczną. Ten rok to będzie rok szczegółowych programów operacyjnych na 9 rynkach rolnych, ale też na innych rynkach, chociażby pszczelarstwo, takim jest przykładem, które wymaga rozwiązań. Tutaj widzimy, że przy współpracy ze środowiskami też uda się to wypracować. Sprawa pakietu dotyczącego pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Przyjęliśmy pakiet ustaw, w tym oczekiwana ustawa o sprzedaży detalicznej, o przewadze kontraktowej, o znakowaniu żywności, czy też jeszcze na ukończeniu ustawa o spółdzielniach rolników. Te ustawy były bardzo oczekiwane. One spowodują, że dochód rolnika i producenta rolnego będzie wyższy. Ten rok to będzie monitoring tych ustaw, ewentualnie współpraca i zmiany, które będą w tym zakresie niezbędne. Sprawa bezpieczeństwa jakości żywności. Tutaj podejmowaliśmy szereg działań, które doprowadzają do tego, że polska żywność jest sprzedawana na rynkach światowych, jest bezpieczna i dobrej jakości. Trzeci obszar bardzo ważny to jest rozwój obszarów wiejskich. Ten rok to praca, ubiegły rok, przepraszam, to praca nad strategią odpowiedzialnego rozwoju i dokonanie szeregu zapisów, które mogę jasno powiedzieć, że za rozwój obszarów wiejskich odpowiedzialność przejął rząd, że zapisy strategii odpowiedzialnego rozwoju, te projekty strategiczne i flagowe powodują, że szereg obszarów, które wymagają interwencji na obszarach wiejskich, będzie realizowanych przez cały rząd, przez poszczególne ministerstwa, i to w tym roku zostanie zawarte, opisane w pakcie dla obszarów wiejskich, który planujemy do opracowania i przyjęcia w czwartym kwartale obecnego roku. To będzie dokument rządowy, taką propozycję rządowi przedstawię w trzecim kwartale tego roku. Inne sprawy, jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, to wprowadzanie programu rozwoju obszarów wiejskich. 41 działań jest realizowanych. Po objęciu funkcji ministra musieliśmy zmienić kilkadziesiąt rozporządzeń w tym zakresie, tak aby działania i program jak najlepiej realizował potrzeby na obszarach wiejskich, nie był kierowany tylko często w niejasnych zapisach do pewnych grup środowisk. I tutaj to zostało już wyprostowane. Następna sprawa, czwarta, to są instytucje, zarządzanie, i tutaj po pierwsze pan rząd zmienił zasadę prowadzenia polityki rozwoju w Polsce z polityki tak zwanej polaryzacyjno-dyfuzyjnej na rozwój zrównoważony trwały. Nastąpił powrót do tej polityki, która była realizowana w latach 2005-2007, i to jest korzystne dla polskiego rolnictwa. To też powoduje, że musi nastąpić zmiana zarządzania rozwojem. W tym roku dokończymy reformę optymalizacji instytucji rolnych w pewnym zakresie, bo jeszcze to nie będzie zakończenie. Zostanie powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia, który będzie prowadził wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa z krajowych instrumentów wsparcia. Natomiast Agencja Płatnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie tylko agencją płatniczą, tak jak postuluje w tym zakresie zapisane to jest w prawie unijnym, jedyna agencja płatnicza. Zostaje zlikwidowana Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych. Doradztwo rolnicze, jak przypomnę państwu, przyjęliśmy w sierpniu. Ono będzie, ma służyć rolnikom, nie tak jak do tej pory minister nie miał wpływu na realizację zadań przez doradztwo rolnicze. To będzie bezpośredni instrument oddziaływania na szkolenia, na oświatę, na dokształcanie, na szkolenie rolników. I wreszcie połączenie Inspekcji Bezpieczeństwa, utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. To w tym zakresie ustawa trafi już w najbliższym czasie do rządu, na posiedzenie rządu, i myślę, że zostanie przyjęta i do końca roku jest szansa, że ta inspekcja zostanie utworzona i od 1 stycznia 2018 będzie funkcjonowała. Sprawa następna, bardzo ważna, jest to gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa. Przypomnę,
mamy od stycznia. Przejęliśmy kilkadziesiąt spółek, w tym Krajowa Spółka Cukrowa. Tutaj chcemy pracować nad konsolidacją sektora rolno-żywnościowego. Ten rok będzie poświęcony po pierwsze przeglądowi spółek i minimalizacji kosztów ich funkcjonowania, tak aby dywidendy były jak największe dla Skarbu Państwa, jednocześnie analiza możliwości połączenia i uzyskania jakiegoś lepszego wyniku ekonomicznego w tym zakresie, bo taki cel powinien być połączenia. No i wreszcie dalsze funkcjonowanie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wbrew wielu sceptykom ta ustawa dobrze funkcjonuje, rolnicy są zadowoleni z jej funkcjonowania, zlikwidowano te patologie związane z tak zwanymi słupami, czy też zahamowano sprzedaż, możliwą sprzedaż dla cudzoziemców ziemi, polskiej ziemi. Tutaj przygotowujemy ustawę o gospodarowaniu rolniczą przestrzenią produkcyjną. Będą wprowadzone wspólnie też z ministrem infrastruktury, który pracuje nad kodeksem urbanistycznym, nowe zasady gospodarki ziemią i to wszystko jest przed nami. Tutaj szczególnie chodzi o scalenie gruntów, o przygotowanie planów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Sprawa instytutów innowacji. Ten problem jest przed nami. Pan premier Gowin przygotowuje zmianę funkcjonowania instytutów w Polsce. My w ramach tego programu, mając 10 instytutów, musimy przygotować zasady ewentualnego przekazania naszych instytutów, ale też zmian funkcjonowania naszych instytutów. Rolnictwo i innowacje jest to bardzo ważny problem. W ramach NCBR-u wynegocjowaliśmy 500 milionów na innowacje i postęp naukowy w rolnictwie. Chcemy, żeby te pieniądze były jak najlepiej wykorzystane. To wymaga ścisłego nadzoru i poszczególnych planów. Także to są najważniejsze priorytety. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. A teraz głos zabierze minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Prosimy. Szanowna pani premier, panie ministrze, szanowni państwo. Plany resortu na rok 2017, takie same jak w roku 2016, to nic innego jak konsekwentna realizacja programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. A priorytet programu to udostępnienie przebogatych zasobów środowiskowych Polski dla rozwoju gospodarczego naszego kraju zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Użytkuj te zasoby przyrodnicze dla dobra człowieka, twórz miejsca pracy, a zasoby przyrodnicze nie mogą ulegać pogorszeniu, wręcz odwrotnie, wraz z rozwojem gospodarczym mogą ulegać poprawie tam, gdzie jest to możliwe. Polska to unikat skali świata. Polska posiada przebogate zasoby energetyczne. Gdy popatrzymy na mapę Unii Europejskiej, prawie 90% podstawowego nośnika, tradycyjnego nośnika energii, jak węgiel kamienny, znajduje się na terenie Polski. Tyle samo w sensie wymiernym znajduje się węgla brunatnego, przebogate zasoby gazu łupkowego, ogromne zasoby geotermalne. A więc polskie bezpieczeństwo energetyczne, myślę, że również bezpieczeństwo energetyczne Europy może być budowane na bazie wykorzystania tych nośników energii. Polska to również kraj ogromnego sukcesu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z polityką klimatyczną wytyczoną konwencją klimatyczną, jak również protokołem z Kioto. Mieliśmy dokonać redukcji na poziomie 6%, a dokonaliśmy tego na poziomie 30%, dokonując równocześnie ogromnego wzrostu gospodarczego mierzonego takim wskaźnikiem jak produkt krajowy brutto. Niestety w roku 2008 koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego miast rozliczyć zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto w ramach państwa aneksu pierwszego uciekła do przodu i przyjęła, a Polska również pakiet klimatyczny energetyczny. Ten pakiet klimatyczno-energetyczny to zwrócenie uwagi tylko i wyłącznie redukcji emisji i to w 6 działach produkcji, gdzie limity daje Komisja Europejska. Jest to niezwykle
niesprawiedliwe dla Polski. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość przewidywało renegocjacje, albo inaczej uczłowieczenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej zgodnie z duchem konwencji klimatycznej. I taka szansa nadarzyła się podczas 21. konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu, gdzie przyjęto porozumienie paryskie. Polska odegrała tam bardzo istotną rolę, a mianowicie zapisano tam jednoznacznie, że nie interesuje nas problem dekarbonizacji z punktu widzenia emisji podstaw w działach produkcji, takich jak energia elektryczna, ciepło, stal, papier, cement czy też szkło, ale interesuje nas neutralność klimatyczna. Co to znaczy? To znaczy, będziemy dążyli do tego, aby to, co wyemitujemy, żebyśmy zużywali z powrotem w kierunku regeneracji układów przyrodniczych, a więc takich układów przyrodniczych jak regeneracja gleb, poprzez absorpcję dwutlenku węgla w kierunku tworzenia węgla organicznego w tych glebach, po to, żeby te gleby lepiej produkowały żywność, żeby miały większą sprawność pod względem jakości wody, lepszą wydolność pod względem ochrony bioróżnorodności. To samo dotyczy lasów. Lasy to podstawowy naturalny zbiornik dwutlenku węgla czy też węgla organicznego i udało się wprowadzić, że lasy są podstawowym elementem, który może być rozpisany w polityce klimatycznej świata do końca obecnego wieku. Z jednej strony na bazie najnowszych technologii po to, żeby mniej emitować, a z drugiej strony pochłania po to, żeby regenerować układy przyrodnicze. Szanowni Państwo, w tym zakresie Polska jest postrzegana jako lider światowy, a przykładem tego jest chociażby to, że w Marrakeszu podczas 22. konferencji stron konwencji klimatycznej Polsce powierzono organizację 24. konferencji stron konwencji klimatycznej, kiedy będą wytyczane kierunki działań zgodnie z porozumieniem paryskim do końca obecnego wieku. Polska więc ma ogromną szansę ku temu, żeby uczestniczyć w tym procesie i zgodnie z tym, co mówi Ojciec Święty w encyklice Laudato Si, zmierzać w tym kierunku i tak poprowadzić politykę, aby te główne problemy świata, o których mówiłem Państwu, takie jak brak dobrej wody, brak dobrego powietrza, głód, migracje, bioróżnorodność, żeby te problemy zostały zaostrzone. To jest priorytet na obecny rok i w tym kierunku będziemy prowadzić negocjacje w układzie międzynarodowym. Chciałem tu serdecznie podziękować zarówno pani premier, jak i panu prezydentowi za to, że konsekwentnie prowadzimy tę politykę przez ostatnie półtora roku. Drugim unikatem w skali światowej, jeżeli chodzi o zasoby przyrodnicze, jest stan środowiska przyrodniczego, tylko stan środowiska przyrodniczego ożywionego. To Polska dzięki polskiej kulturze użytkowania zasobów przyrodniczych, a chociażby takich jak polskie rolnictwo, tak ekstensywne polskie tradycyjne rolnictwo, jak również polskie lasy państwowe, to nieliberalne gospodarowanie lasami państwowymi zapewniło to, że mamy pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących w tej strefie geograficznej. A więc mamy stan środowiska, a tylko stan środowiska mierzy się gatunkami dziko żyjącymi, występującymi w tej strefie unikatowej. Tym różnimy się od wielu państw Unii Europejskiej Zachodniej, gdzie w niektórych rejonach doprowadzono do tego, że występuje tylko 40% rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Ale równocześnie, tak jak przy pakiecie klimatyczno-energetycznym, Polska została oskarżana o to, że jest głównym niszczycielem atmosfery i emisji dwutlenku węgla do atmosfery, pomijając to, że średnia emisja w Polsce jest poniżej średniej europejskiej, tak samo i w zakresie bioróżnorodności Polska została oskarżana o to, że niszczy bioróżnorodność, że wycina Puszczę Białowieską,
że chcesz strzelać do ruchu. Pytanie brzmi, skoro nas pouczają, to dlaczego tego nie mają? Jak to się stało, że Polska posiada te zasoby środowiskowe w formie tej ogromnej bioróżnorodności, jak nie posiada? To trzeba było odkłamać. I w tym kierunku rozpoczęliśmy całą inicjatywę poprzedniego roku. Ta inicjatywa zakończyła się tym, że skarga złożona do UNESCO została rozpatrzona pozytywnie na rzecz Polski. Polska nie została wpisana, albo Puszcza Białowieska nie została wpisana na listę zagrożonego dziedzictwa przyrodniczego. Proces trwa. Jak również pokazaliśmy w Komisji Europejskiej, że Polska nie wycina puszczy, ale respektuje prawo Unii Europejskiej polegające na tym, że chroni siedliska, które zostały tam wyznaczone w ramach sieci Natura 2000, a te siedliska wymagają zadań ochrony. Szanowni Państwo, zwieńczeniem tego jest przegląd dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej, który miał być niedokonywany, ale ze względu na aktywność Polski uzyskanie większości udało się dokonać tego celu. Mamy w tej chwili program ratowania Puszczy Białowieskiej i również zaproponowaliśmy, aby podobny program został stworzony w innych państwach Unii Europejskiej, gdzie zniszczono siedliska naturowe, te siedliska naturowe najbardziej cenne, które tam kiedyś występowały, i zniszczono tam również gatunki, które tam występowały. W związku z tym Polska, bazując na swojej ogromnej wiedzy, posiadając ogromny potencjał naukowy w zakresie ochrony przyrody, zaproponowała, że pomoże państwom Unii Europejskiej odtworzyć te siedliska, a wskaźnikiem tego, czy zostaną otworzone w odpowiednim stanie, będzie polski żubr. Mamy tego żubra w tej chwili 1500 osobników. To wielki sukces polskiej myśli ochrony przyrody, który został rozpoczęty po I wojnie światowej. W tej chwili rodzi nam się, czy też przybywa co roku około 150 sztuk młodych żubrów. Polska dalej będzie rozsiedlała tego żubra tak, aby nie szkodził człowiekowi, a równocześnie służył przyrodzie, ale równocześnie zapas osobników. W związku z tym zaproponowaliśmy, że pomożemy nie tylko w odbudowie siedlisk, ale tak jak już powiedziałem, w sprawdzeniu, czy to dobrze zrobimy za pomocą tych gatunków. Takie pismo zostało złożone do ministrów, wszystkich ministrów środowiska Unii Europejskiej i taka propozycja została złożona 26 października na posiedzeniu Rady Ministrów Środowiska. Ta propozycja została przyjęta z aplauzem, ale do tej pory nie dostrzegaliśmy specjalnie dużo odpowiedzi. Jedynie Bułgaria poprosiła 6 sztuk, Rumunii o to mieć pracowniki podobnie zamknięte, a pozostałe państwa, m.in. Holandia, Niemcy, stwierdzili, że nie są w stanie przyjąć żubrów ze względu na brak odpowiedniej siedliska. I również na sprzeciw, na brak akceptacji społecznej. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że te gatunki, które są związane z tymi siedliskami, jak również żubr, występował na terenie Europy 100, 200, 300 czy 400 lat temu w różnych miejscach i został stamtąd wyeliminowany. Szanowni Państwo, Polska to kraj, który ma tą różnorodność, niezniszczone gleby rolnicze. Jesteśmy w stanie w związku z tym produkować żywność o najwyższej jakości, gdyż rzeczywiście tą żywność ekologiczną testuje się i tu przebiegna współpraca z ministrem rolnictwa. Staramy się zwaloryzować teren Polski i pokazać, w których miejscach produkowana żywność, w tych gospodarstwach indywidualnych jest zbieżna, albo jej produkcja jest zbieżna z tą bioróżnorodność na przykład występujących 6 czy tych 7 gatunków, które dawno zniknęły z mapy zachodniej Europy. To wielka szansa i promocja dla polskiej żywności.
Szanowni Państwo, mimo że ostatnio tego czasu cienka, zobowiązaliśmy się do tego, że polska ziemia leśna nie będzie sprzedawana obcokrajowcom. Problem był niezwykle istotny, a mianowicie w końcu kwietnia ubiegłego roku miał termin zapisany w traktacie akcesyjnym, gdzie był zapis wolny obrót ziemią leśną i rolną. Udało się. Wprowadziliśmy ustawę, która mówi, że ziemia leśna, a ona znajduje się, dotyczy to ziemi prywatnej, w prywatnych rękach, podlega prawo pierwokupu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne i Lasy Państwowe. Chcę powiedzieć, że tej ziemi leśnej jest około 1 800 000 hektarów, a liczba działek to jest ponad 5 milionów. I tu nie protestujemy przeciwko temu, albo nie ignorujemy przeciwko temu, że sąsiad od sąsiada chce kupić, tylko wtedy Lasy Państwowe wyrażają zainteresowanie, kiedy chce kupić to obcokrajowcom. Szanowni Państwo, to tyle, co chciałem Państwu powiedzieć. Panie premier, panie ministrze, oczekuję na pytania. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo wspólnej konferencji ministrów środowiska profesora Jana Szyszki oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu resortów. Do tego tematu wrócimy już za kilka minut. Reklama. Teraz w MediaMarkt! Kupując pralkę Slim marki Beko z silnikiem inwerterowym w klasie A++ za jedyne 1249 zł oszczędzasz 100 zł. MediaMarkt.pl. Uczył mózg. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał. Nowym mózgom pomaga Aromactive. Aromactive wspomaga oddychanie przez całą noc. Słyszysz? Do nagrody w Multi Loterii 4 najnowsze cykle NC3 nie mogą się ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach lotto. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Proszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozin. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozin zwalcza wirusy i nie daje się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny wspomagającą u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania na drażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, tnamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, zobacz, co Ci kupiłam. Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Reklama. 11.37 na zegarze. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W poniedziałek jest 6 dzień lutego. Przypomnijmy, trwa konferencja prasowa premier Beaty Szydło oraz ministrów środowiska profesora Jana Szyszki i rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Teraz pytania zadają dziennikarze. Pytania zadajemy również my, naszemu gościowi, dr Sebastian Gajewski w studiu, prawnik Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Kolejna konferencja prasowa w ramach podsumowania pracy resortów w ramach przeglądu resortów. Dziś Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematyka dość hermetyczna. Tematyka bardzo hermetyczna, a problem chyba polega nie tylko na tym, że tematyka jest hermetyczna, trudno zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy, ale przede wszystkim na tym, że zarówno na tej konferencji prasowej, której dzisiaj wysłuchaliśmy, ministrowie Krzysztof Jurgiel i Jan Szyszko, jak i w wcześniejszych wypowiedziach medialnych, czy to telewizyjnych, czy radiowych, czy prasowych, no niestety nie posiedli umiejętności dzielenia się ze społeczeństwem informacjami na temat tego, co robią w sposób zrozumiały i odpowiadający społecznym oczekiwaniom. No, takiej konferencji słuchało się strasznie. Mam wrażenie też, że i w przypadku ministra rolnictwa, i w przypadku
ministra środowiska, chociaż wydaje się, że w odniesieniu do tego drugiego bardziej możemy powiedzieć o tym, czego na tych konferencjach prasowych, na tej konferencji prasowej zabrakło, niż o tym, co na tej konferencji mówiono, bo ja mam wrażenie, że jednak w przeglądzie resortów chodziło między innymi o to, żeby zaprezentować to, czym rząd i ministrowie się zwycięstwo Donalda Trumpa wydawało się początkowo absolutnie niemożliwe. Do wyścigu o fotel prezydencki z fabrykta establishmentu Hillary Clinton stanął antysystemowy populista. Chciał postawić mur między Stanami a Meksykiem, dogadać się z Putinem i zmusić inne państwa do płacenia haraczu za utrzymywanie pokoju na świecie. Ameryka miała stać się znowu wielka. Nową nadzieję w Trumpie dostrzegała duża część Amerykanów, zwłaszcza tych najbiedniejszych, bezrobotnych albo często pracujących, zdłużonych lewackimi rządami Baracka Husseina Obamy II, czarnoskórego Chińczyka, komunisty, muzułmanina i przynajmniej według Jean Rivas, homoseksualisty żyjącego w związku z transwestytą Michaelem. Które są kluczowe dla ograniczenia emisji gazów szkodliwych, które powodują Jean Rivas umarła 2 miesiące po tej wypowiedzi, ale i dla świadomych ludzi poza Ameryką, zburzonych permanentnymi zbrodniczymi wojnami i przerażonych wynikającą z nich falą uchodźców, postrzegała Hillary Clinton jako kontynuację zła, jako psychopatyczną, pozbawioną kultury, krwiopijczą podlegaczkę wojenną i widziałaby chętnie każdego innego na fotelu prezydenckim niż ja. Hillary Clinton dysponowała znacznie większym budżetem na kampanię wyborczą niż Trump i wygrywała praktycznie we wszystkich sondażach. Wszystkie media poza konserwatywnymi portalami internetowymi wspierały Hillary Clinton. Celebryci wyzywali go od najgorszy. Dodatkowo wypłynęły pogłoski, że o maszyny do głosowania dba firma należąca do amerykańskiej finansjery, która może szczyt je zmanipulować. Bo jak wiadomo, nieważne kto wygra głosowanie, ważne kto wygra liczenie głosów. Poza tym amerykańskie wybory prezydenckie nie są bezpośrednie, tylko zależą od tak zwanego kolegium elektorów, a elektorzy ci posiadają szerokie możliwości manipulacji głosami, co wielokrotnie udowodnili w przeszłości. Mimo tych niepokonalnych przeszkód Donald Trump wygrał. Oburzyło to amerykańskich lewaków. Wyszli na ulicę, rozpętali rozruchy i zamieszki, a konserwatyści popadli w euforię zwycięstwa. Niemożliwe stało się możliwe. Wygrał antysystemowiec. Amerykańska finansjera dostała wstyczka w nos. Ale czy na pewno? Dlaczego notowania najpotężniejszych banków, tych obwinianych za wszelkie zło na świecie, również za wygaszenie polskiego przemysłu, jak Goldman Sachs, zaraz po zwycięstwie Trumpa przystrzeliły prawie pionowo do góry? To samo z kursem akcji Citigroup, tych, którzy podobno skomponowali Barackowi Obamie jego kabinet polityczny. Najbardziej kuriozalna sytuacja nastaje po wyborach. Kontrolowane przez CIA mainstreamowe media, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, nie przestają ujadać na Trumpa. Czyżby nie wiedzieli, że to on zwyciężył, że to on będzie ich nowym, nieformalnym szefem i że to jemu będą teraz musieli spijać z ust swoje propagandowe teksty, ale nawet głowy europejskich państw nie mają żadnych oporów, aby wyrażać negatywne opinie na temat nowego prezydenta. Wcześniej wobec Obamy nie do pomyślenia. Wybór Trumpa na prezydenta przedstawiany jest jako porażka wolnego świata. Przy okazji powstaje też nowa propagandowa narracja. Rosyjscy hakerzy wcinali na wynik wyboru. Już wiadomo, że będą też wpływać na wybory do Bundestagu. Ale nie tylko oni są winni. Powstaje nowy wyraz bojowy definiujący nowego wroga establishmentu. Fake news. Strony publikujące w cudzysłowie fałszywe wiadomości. W rzeczywistości rozpoczyna się przecieranie szlaków do globalnej cenzury internetu. Tak przy okazji. Człowiek szybko zapomina. Może warto sobie przypomnieć, jak było to 8 lat temu, kiedy Barack Obama kandydował na urząd prezydenta. Wtedy też społeczeństwo tak zwanego wolnego świata było zmęczone ciągłymi wojnami Busha. Afganistan, Al-Qaida 2001, Irak, inwazja i okupacja 2003, wojna z terrorem. 2662 dni wojny. Dotychczasowy rekord wśród prezydentów USA. Barack Obama obiecywał pozytywną zmianę. Zmiana przyszła, ale raczej na gorsze. Kontynuacja wojny w Afganistanie i Iraku, ataki dronami na Pakistańczyków, wojna w Somalii, Jemenie, Libii, a na koniec piekło w Syrii i kryzys migracyjny. Hipokrytyczny lewak pobił nawet rekord wojenny Busha o jeden dzień, stając się najbardziej wojennym prezydentem USA. Temu laureatowi pokojowej Nagrody Nobla udało się nawet bombardować innego laureata Nagrody Nobla, Lekarzy bez Granic. Nie licząc regime change na Ukrainie ze snajperami strzelającymi do obydwu stron konfliktu według tego samego wzorca, jak niegdyś w Wenezueli w celu obalenia Hugo
Havela w 2002 roku. Później jeszcze polityka wewnętrna Baracka Obamy okazała się totalną porażką, za to świetnym interesem dla elit. Po rządów Baracka Obamy USA stało się krajem trzeciego świata dla czwartego Amerykanina. Prowadzenie nieudolnej reformy systemu zdrowia Obamacare doprowadziło do eksplozji kosztów leczenia, a wielu Amerykanów do ruiny finansowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma żadnego wpływu na politykę, a tym bardziej na politykę wewnętrzną. Jest on rzecznikiem prasowym militarno-przemysłowego kompleksu, przed którym ostrzegał Eisenhower w swojej przemowie pożegnalnej. In the Council of Governors, we must guard against the acquisition of unwanted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Prezydent USA to jedynie marionetka, która ma wpływać na samopoczucie społeczeństwa. I tak za rządów Baracka Obamy biali Amerykanie zaczęli wstydzić się swojej rasy, mężczyźni tego, że są mężczyznami, a heteroseksualne osoby tego, że nie są homoseksualistami. Ruchy jak trzecia fala feminizmu, body positivity movement, czyli gloryfikacja otyłości powodującej choroby i szybką śmierć, i ideologia gender, czyli płeć jako konstrukt społeczny, pozbawiają człowieka tożsamości i zamieniają go w samotny kłębek kompetencji na usługi pracy. Na idącą za tym epidemię depresji opracowano też już nowy trend. Gwiazdy i celebryci zrywają się publicznie ze swoich doświadczeń z depresją i jak cudowna farmakologia pomogła im wyzdrowić. Od niedawna i w polskich mediach. Smutno ci, nafaszeruj się tabletkami, wybór jest szeroki. Oczywiście depresja istnieje i jest przykra, jednak to nie to samo, co poczucie beznadziejności, jeżeli jest się kurą na farmie podatkowej, a szczęście i dobrobyt widać tylko w telewizorze. Wszystko, co widzimy, jest starannie zaplanowaną inscenizacją. Ci, których wybieramy, nie rządzą, a tych, którzy rządzą, tych nie wybieramy. Spektakl o nazwie Donald Trump był rzeczywiście udany. Wpadli na niego praktycznie wszyscy, i w Stanach, i w Europie, i w Polsce. Ciężko pracujące dziecko amerykańskiego snu, niezależnie od koncernów i finansjerów, finansujące swoją kampanię wyborczą z własnych środków. Społeczeństwo musi być podzielone. Tych, którzy żyją w zgodzie z systemem, którzy czerpią swoje wartości z telewizora, obrabiać ich nie trzeba. Teraz trzeba zająć się tymi, którym system się nie podoba. To dla nich socjologowie i psychologi wyszukali Donalda Trumpa. Trump jest ich prezydentem, ich nadzieją, poczuciem, że nadszedł teraz ich czas. Barack Obama był prezydentem uciemiężonych, kolorowych mniejszości i młodych ludzi skradzionych w pokoju. Ten psychospołeczny projekt okazał się pełnym sukcesem. Zlewaczył część społeczeństwa amerykańskiego i zachodnioeuropejskiego do wyżywania.